Witam Was w kolejnym teście zamkniętych bet gier. Tym razem to będzie gra o nazwie Royal Quest. Jesteśmy właśnie w menu gry. Już właśnie zalogowany. Od razu na sam początek dostajemy tam 3-dniowe konto premium. Dobra, to może tak, na sam początek stworzymy postać. Więc tak, mam do wyboru 4 klasy, czyli tam takie podstawowe: mag, złodziej, strzelec i szermierz. No niech będzie dla mnie już szermierz, jak wcześniej zrobiłem. Wybieramy sobie tam podstawowy jakiś wygląd. Tam jakikolwiek mi to pasuje. Mudzin. No, wpisujemy nazwę. Good. Dobra, postać stworzona. Zaraz sprawdzimy, o co tu chodzi. Od razu na pierwszy rzut oka gra troszeczkę przypomina może, no gdyby to nie było stworzone na podstawie grafiki anime, to on powiedział, że grafika przypomina może Zyper Mu, Metin, coś tego typu. Może przypominać, nie, ale na podobnie mniej więcej rozgrywka podobnie działa. Tylko właśnie, że to jest zrobione na bazie jakby anime, no i to jest troszeczkę inne. Dobra, tutaj mamy sam samouczek na początku. Wiem, że gra już istnieje, bo to jest gra stworzona przez rosyjskich twórców, czyli ta Cenega i reszta. Właśnie to jest zamknięta beta, co mnie zdziwiło. Ostatnio właśnie przed chwilą się dowiedziałem, bo myślałem, że to jest zamknięta beta ogólnie na cały świat. A zamknięta beta jest tylko na Polskę. Bo właśnie za granicą już od roku ponad ta gra działa. To jest właśnie zamknięta beta polskiej wersji. Aha, no dobra, no to pierwszy quest już tam przyszedłem. O rany. Musimy niszczyć drewniaki. O. Tak jak typowe w innych grach mamy... Nie, mnie ta gra trochę przypomina Dragon Ball Online. Podobnie ataki, mniej więcej to wygląda tak. Jeżeli obrywają, to samo uciekają w każdej grze typu tego. Fajnie ogólnie to jest wykonane, mi się podoba w porównaniu do innych gier, te ataki, samo ogólnie ruchy i tak dalej. Nieźle wykonane, mi to się podoba. Jako nie liczę, naprawdę tego typu gier nie lubię, a to nie jest nawet spoko. Ładnie. Level up? A jak? Znikaj. Trochę do siły, trochę do zręczności. Jak będzie Herkules, okej. Tutaj możemy chyba zgłaszać błąd jakiś w grze. Grafika, interfejsy i tym podobne. Na razie żadnych błędów nie znalazłem, wszystko jest dobrze. Patrzę, że w zalecanych ustawieniach ta gra wymaga 4 giga RAM-u i grafikę minimum 1 giga. Ale ta gra ogólnie w miarę dobrze chodzi. Mimo, że poniżej jest moich podzespołów. Znaczy powyżej ona jest, a no dobra, nieważne. No cóż. Zadanie. Nie mam pojęcia, co to jest za zadanie, nawet nie spojrzałem. Aha, czyli na koniec. Jak zwykle, po drodze spotkałem zapewne przeciwników. A dobrze, że na pasku od razu automatycznie się pojawiają te ataki i tak dalej. Przywracam sobie życie na 100. Wow. To było boskie.
Przywraca punkty życia. I mam zbierać kwiatki, tak? O kurno, co za zadania. Muchy. O, skok się przydał. To ile jeszcze jeden? Piękny kwiat, piękny kwiat. Pokon. O, co za potęga. Na zmianę, 1-2, 1-2, 1-2. Typowy. Szał. O. Się agresjonuje. O, bo. Się zmęczył, biedę. A, nie chcę pytać. Gdzie te kwiaty, no? A witam. No i mnie pogoniło gdzieś za daleko jak. Pancerz. Łatwo tu zbierać przedmioty. Spację naciska się i same się zbierają wszystkie dookoła. Kurna, to jest mi. O, czy dochody może wejść? Co za woda? Myślałem, że pływać będzie. I co, i dalej nie wejdę. O, ratunku nie mógł wyjść. Nie działa tak, że mogę kliknąć się na mapę. A, ten był okej. O, jedna, fajnie. Jump. Się nie znajdź. Dobry, to jest plus gry. O. Plus gry jest właśnie to, że może kliknąć się na mapę i biegnie sobie. Ale to i też w innych grach tak jest. Nic nowego, ale pomocne. I tak się domyślam, to wszyscy są Polacy. Ho, ho, ho. I który to mnie kazał to zrobić? Chyba ten. Nie, to nie on. Co on to robi? Gdzie święty ojcze? Gdzie to? A dobra, dobra. Poznaliśmy trochę tą grę. Możemy już teraz skończyć. Komentujcie i tak dalej. No i cóż, na razie.